Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 35. odcinka z serii Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. W poprzednim odcinku podejmowaliśmy przedostatniego lidera w regionie Kanto, Blaine'a, który okazał się bardzo rozrywkowym dziadkiem. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to zachęcam was do spojrzenia na poprzedni odcinek. On jest dostępny na moim kanale, tak jak wszystkie, możecie narobić wszystko, co chcecie i później wrócić do mnie tutaj i cieszyć się z tego, że jesteście na bieżąco. Dobrze, oprócz tego zapraszam was oczywiście na grupy, na standardową facebookową, discordową, paper sheets, one są dostępne w opisie, wystarczy, że skopiujecie, wklejcie i wszystko będzie w porządku. Oraz co ja miałem jeszcze powiedzieć? No, czas na przedstawienie drużyny. W dzisiejszym odcinku będziemy chyba podejmować ostatni gym w regionie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie, na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się na chwilę obecną Starscream na poziomie 47 z atakami Poison Jab, Outreach, Focus, Energy i Pin Missile. Następnie iZombie z atakami Spore, Slash, Leech Life i Mega Drain. Midori na poziomie 60 z atakami Zippy Zap, Splishy Splash, Dig i Floaty Fall. Cooking z atakami Rock Slide, Brick Break, Dig i Crab Hammer. Oraz Raticate Alolański na poziomie 55 z atakami Double Edge, Quick Attack, Iron Tail i Crunch. I na samym końcu Charmeleon na poziomie 28 z atakami Dragon Pulse, Growl, Dragon Rage i Fire Blast, które dostaliśmy właśnie od Blaine'a. Również widzicie na dole, że postęp pokédexowy się nie zmienił. Nie łapaliśmy żadnych Pokémonów, nie mieliśmy właściwie okazji złapania żadnych nowych Pokémonów, więc to wygląda na chwilę obecną tak, jak wygląda, ale ruszamy teraz dalej. Powoli ta seria zbliża się do końca i jestem już przekonany, że następna seria będzie dość ciekawa i powinna wam się spodobać. Będę musiał jeszcze przetestować co nieco, ale to nie powinien być żaden problem. Ja na pierwszym miejscu w drużynie muszę w ogóle wystawić innego Pokemona, ponieważ ten gym, który będziemy teraz podejmować, będzie się charakteryzował bardzo... To znaczy, będzie się charakteryzował Pokemonami, które szkodzą po prostu Starscreamowi. Mogę też wystawić iZombie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. W każdym razie ruszam teraz tutaj. Widzieliśmy Nickela wcześniej i teraz zobaczymy, co ma nam do powiedzenia i jak możemy do niego zagadać. Także hej, Nickel, wykrzyknik. Ho? Why the door is locked? Open sesam. Sesam. Otwórz się, sezamie. Ha, yeah, I guess that isn't gonna work. Okay. Man. Oh, hi, Paper. Something, say something if you're standing there. Watch me act all embarrassing like that. Well, never mind that. So how many gym badges you got these days? Seven? Then it looks like we're even, and that's left now is the Viridian City Gym. Same for you, right? But this place is never open. I guess we've gotta tell someone that we haven't been able to get into the gym. But who should we talk to? Wydaje mi się, że to profesor Auka. Profesor Auk zawsze będzie wiedział, o co chodzi. Yeah, that's what I was thinking too. Let's go to see if he knows anything. Oczywiście, oprócz profesora Auka były jeszcze opcje Midori i Old Man Over There. Żałuję, że ich nie wybrałem. To tak, to jest ten problem. Ale cóż, no, to mogło prowadzić do ciekawych interakcji. Mamy tutaj Blue, czy tam Garego, oraz profesora Auka. Oh, it isn't Paper and Nickel. You two are both looking a lot more grown up than last time I saw you. And you have impeccable timing as usual. Let me introduce you. This is my grandson. What was his name now? A, czyli jednak to jest żart, który on opowiada. Gramps, no one laughs at that joke. Would you give it a break? And besides, we've already met. My own grandson, you're no fun. Smutny oko, oh, Boże, ale mi się go teraz przykro zrobiło. Yeah, yeah, sure, Gramps. More important than that, though. Paper, Nickel, you two did awesome. Huh? With Team Rocket. I never thought that their boss would actually be holed up there at Sleep Corporation, and the two of you managed to take him down. No, it wasn't me. Paper beat Giovanni all by himself, and I did was help out a bit. So what, you and your Pokémon did your best too, right, Nickel? So I've got a little something for you too as a reward for your hard work. Otrzymaliśmy Keystone from Blue. To jest kamień mega ewolucyjny. Ooh. Oh, Jok też. Ooh, is that a Keystone? A stone that can trigger evolution that transcends all of our evolutions. Mega evolution! Mega evolution? What's that?
If you have both Keystone and the Mega Stone, you can make a Pokémon Mega Evolve in battle just one time per battle though. Your Pokémon will get all powered up to battle hard for you. Mega Evolution is proof of the strong bond between a Pokémon and its trainer. A brief poem, if I may. When the two stones are hurled, when the two hearts become one, we Mega Evolve. I ta... No, miałby to być dźwięk urwanej płyty, ale był to dźwięk takiej wbijającej się strzały. I to oczywiście smutny Oak, ale mi się go przykro teraz. Zarzucił nam wierszem, a my tak to zlekceważyliśmy. O. The two of you should be able to use this well. These are Megastones. Venusaurite, Charizardite X, Charizardite White and Blastoise Knight. Czyli dostaliśmy wszystkie mega kamienie dla podstawowych Pokémonów i to jest super, ale jestem ciekaw, czy mógłbym dostać na przykład Beedrillite tutaj również. We're gonna take on Pokémon League, aren't you? Give this a try when you do. Okej, zdecydowanie to zrobię. Hey, Oak. Okay, you two are so close to the Pokémon League now. Just one last push. A Blue? Oh, but what you're even doing back here in Pallet Town? What, Viridian City Gym Leader is never a gym? Ha, that's odd. Maybe I go take a look myself. Okej, tak zrób, Nickel. Mega Evolution, man, if Team Rocket has used a thing like that, they'd have been an even bigger pain. Okej, miejmy nadzieję, że tego nie będą używać. W każdym razie ja uciekam, dostaliśmy... cóż, jeżeli będziemy mieli Charizarda, to Mega Charizard Y, chociaż Mega Charizard Y będzie lepszy tutaj, tak jak mówiłem, niż Mega Charizard X w naszej grze. Ponieważ nasz Charmeleon jest timid. Co sprzyja specjalnym atakom. Pikachu! Okej, zobaczmy, gdzie tam mały biegnie, gdzie tam mała biegniesz. Hops, 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 hops. Pytajnik. Oh, if it isn't Pikachu! No oczywiście, mała jazzmenka. What do you want? I picking flowers? I'm going to make a bouquet for someone very important. Wykrzyknik. But it's a secret, you won't tell anyone, right, paper? Ah, that's right, the Viridian City gym leader came back to the gym at last. That's why people are saying you should head off to Viridian City. Midori, co ty tam jeszcze grzebiesz? Co ty tam znalazłaś? Okej, okay, myślałem, że tu coś będzie jeszcze, ale okej, okay, taka mała kacenka. Tutaj plotka, ale ja myślałem, że tu coś będzie jeszcze w tych szaczkach. Niestety nie ma, więc ruszamy teraz z powrotem do Viridian City. Pozwolę sobie przejść w taki sposób. I tak jak mówię, Mega Charizard Y to będzie bardzo dobry wybór tutaj do elitarnej czwórki. Chciałem to zobaczyć przynajmniej. Krzyknik, co tam masz, Piri? Okej, okay, Rasber również tutaj po raz kolejny. Chyba one się respią codziennie po prostu, więc możemy sobie je farmić w takich nietypowych miejscach. No ale my teraz ruszamy do Viridian City i zobaczymy, o co ten cały szum. Także wkraczamy tutaj teraz. Idziemy w prawo. Idziemy zdobyć naszą ostatnią odznakę. Skoro gym jest otwarty, skoro wrócił lider sali do niej, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj te pady takie teleportacyjne do ruszania się. Zagadajmy tutaj do gościa. Hey, ty. Yo, champion they're making. I don't even know who the Viridian City gym leader is. But one thing's certain, you're qualified to challenge the gym leader because you have 7 badges. This gym leader will be stronger than any other trainers you've ever faced. Also, I heard that the trainers here are users of the ground type Pokemon. Okej, czyli mamy gym typu ground. I to jest bardzo ciekawe. Ja chcę ten przedmiot tutaj, który jest w ogóle. To jest taka moja mała... Moje małe marzenie. A ja zrobię tak i zagadam do tego gościa od tyłu. Your Pokémon will cover at the crack of my whip. Nie wydaje mi się, nie boję się strzelania bicza twojego i jeszcze lizaczka do tego. Proszę was, proszę was. Co to ma być? Człowiek z lizaczkiem i z biczem? I dodatkowo jeszcze posiada tylko Nidorino. To nie jest odpowiedni przeciwnik dla mnie, ale ogółem gym bardzo ciekawie zaprojektowany i będziemy tutaj sobie go powoli, powoli pokonywać. Oczywiście, ja jestem właśnie dzisiaj po nagrywaniu 5. odcinka serii Eglog i muszę wam powiedzieć, że się dzieje. Więcej nie zdradzę, ale możecie czekać zdecydowanie na to, co przyniesie w następny wtorek, więc polecam gorąco.
iZombie na poziomie 49, super, Midoriya awansuje na 61. Ruszamy teraz dalej. Oczywiście, jeżeli miałbym coś poruszyć jeszcze, to w niedzielę prawdopodobnie odbędzie się stream Zeldy, będę to testował i mam nadzieję, że przyjdziecie mi pomóc i ewentualnie będziecie się bawić razem ze mną, dobrze? Także ja bym chciał dalej walczyć, bo to będzie Nidoking Rhyhorn wystawione. Także Crabhammer tutaj z naszej strony to będzie idealne rozwiązanie. Ale co ja miałem powiedzieć jeszcze? A, to zapraszam was na stream oczywiście i ja już planuję Megahorn? A, to przyjmiemy na siebie. Ja już planuję nową serię, bo wiem, że ta seria się już za niedługo kończy, więc to jest specyficzne. I również z zakończeniem tej serii będziemy starali się dokończyć Dexplay, czyli dokończyć nasz po prostu Pokédex z pomałą pomocą was jako widzów. Ja tutaj się napiję, albo nie napiję się wody, bo tak z butelki tak średnio. Jakbym miał szklankę, to może bym się napił. Mam pomocą widzów i również będziemy sobie polować na shiny w tej grze, ponieważ Pokémon Home, jak wyjdzie, będziemy mogli przetransferować wszystkie shiny, które mamy do nowych gier. Okej, wejdę tutaj. I chcę wejść tutaj teraz jeszcze. Wiem, że tam był jeden trener i stoczymy z nim walkę oczywiście. Ale chcę stoczyć walkę jeszcze z tym. I must be running over steam now. Okej, okay, dobra, zobaczmy. To jest Ace Trainer. Dużo Ace Trainerów w tym gymie, co jest ciekawe. I mam nadzieję, że z tą serią, którą teraz będziemy robić, wyrobimy się do premiery Sword and Shield. Jeżeli nie, to tak jak mówiłem, zrobimy sobie przerwę. Ewentualnie poprowadzimy serię równolegle, to nie jest żaden problem. Krytyczny Earthquake i on to na siebie przyjął bardzo dobrze, Kuki. Jestem z ciebie dumny, ale teraz będziemy musieli wystawić nowego Pokemona, ponieważ ten Dactrio zrobił nam za dużo. Rhyhorn? Ja bym chciał zmienić oczywiście Pokemona. I iZombie teraz sobie wystawimy. Niech iZombie sobie troszeczkę pofolguje. Wiecie co, ja nie planuję za bardzo zmieniać już drużyny do samej elitarnej czwórki, bo to jest ostatni gym po prostu, ale jak dotrzemy, przejdziemy całą, jak to się nazywa, Indigo Plateau oraz Victory Road, to będę chciał z wami poruszyć oczywiście wybór Pokemonów do ligi. Będzie wielka ankieta, będziemy to wszyscy wybierać i będziemy się starali tutaj to ogarnąć. Okej. Mam też sporo Pokémonów w boksie, które wymagają właśnie wymiany poprzez trade i mam osobę, która chyba mi pomoże, mam przynajmniej taką nadzieję. Tylko trzeba się będzie w końcu spotkać i teraz możemy ruszyć tutaj. Ja uleczę swoje Pokémony jeszcze, bo wymagają tego jednak. Mamy Hyper Potionów 32, to jest dużo za dużo. Jeszcze Full Restory, kupimy Max Revive'y, mamy... Nie ma szans, żebyśmy nie przeszli tej ligi. Wybierzemy sobie naprawdę mocarną drużynę, która pomoże nam to przejść. Z mojej strony słyszałem już głosy, że Alolański Sandslash chcielibyście, żeby się pojawił. Ja też uważam, że Alolański Sandslash to jest bestia. Myślę, że Mega Charizard Y również będzie ciekawym wyborem. Tak do kompletu, żeby troszeczkę zrównoważyć tego Sandslasha, żeby uniknąć wrażliwości na taki typu ground, na taki typu fighting. I oprócz tego jakiś roślinny Pokémon również, kto wie, będziecie mogli wybierać z wszystkich, które są dostępne, nie tylko tych niewyewoluowanych, tylko tych w pełni wyewoluowanych, albo tych, którzy nie mają ewolucji, tych, które nie mają ewolucji również będą dostępne, czyli na przykład Zapdos, jeżeli chcielibyście zobaczyć Zapdosa, to będzie oczywiście bardzo, bardzo w porządku. Ale zobaczyłbym też jakieś Pokémony typu Psychic, coś takiego, zobaczymy jeszcze jak to się będzie oczywiście prezentowało. Jak to będzie wyglądało i ta ankieta na pewno poleci. Będziecie mogli również w komentarzach, jeżeli już macie jakieś sugestie, jakie Pokémony mają wylądować w mojej drużynie, no to śmiało. Okej, ja chcę wejść tutaj. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, uświadomiłem sobie, że nie nazwałem jeszcze Charmeleona, który będzie, już teraz zdecydowaliśmy, Charizardem Mega Y. To jest moja przynajmniej decyzja taka w tym momencie, więc możecie sugerować mi delikatnie co i jak. Także gorąco was do tego zachęcam, jasne. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Znaczy,
Nie, ja teraz... Poleciałem gdzieś z myślami, muszę wam przyznać się szczerze. Chciałem powiedzieć to, że ta nazwa już teraz na pewno się pojawi. Wybiorę taką, która będzie odpowiednia dla właśnie tego Charizarda Mega Y z tych proponowanych przez was i ona, obiecuję wam, pojawi się tutaj na dole już w dzisiejszym odcinku, a na layoutie, znaczy na layoutie, a nazwę Pokemona, no niestety w następnym. Musicie mi wybaczyć, zapominalski troszeczkę jestem, ale mam nadzieję, że jesteście w stanie to dla mnie zrobić. Dobrze, przechodzę teraz do następnego trenera. Tam jest jeszcze Ace Trainerka, ja zdecydowanie chciałbym również z nią zawalczyć i będziemy się musieli tam wrócić, bo z wszystkimi osobami w gymie chciałbym zawalczyć. I am Karate King! Zobaczmy, czy jest takim królem karate, za jakiego się uważa. Black Belt Takashi wysłała przeciwko nam Gravelera. Okej, okay, czy ja wiem, czy to jest jakiś taki straszny Pokémon? Jeżeli będzie od nas szybszy, to może być straszny, bo może wybuchnąć, ale wybuch tak czy siak nie zrobi nam za dużo, więc Krabhammer teraz, powinniśmy być szybsi. Bum! Trafiamy? Trafiamy! Oczywiście i Graveler znika z pola widzenia. I to jest super. Także to mnie cieszy nieziemsko, że takie coś się tu pojawiło. Żałuję tylko, że Charmeleon dostaje tak mało punktów doświadczenia. To jest bardzo, bardzo negatywne. O nie! Pojawił się on. Ja oczywiście o tym wiedziałem, bo to nie jest niespodzianka, jeżeli graliście poprzednie gry Pokémon, ale widzimy tam siedzisko, zapalają się światła i jest i Giovanni, czyli lider zespołu R, który chyba został przez nas pokonany, ale my się jeszcze wrócimy, także nopujemy Auda der. Wychodzimy po prostu stamtąd i wrócę się tutaj. Nie będę leczył swoich Pokémonów, bo nie mam takiej potrzeby, ale chcę zrobić jedną rzecz, a mianowicie wejść tutaj i zawalczyć z tą Ace Trainerką jeszcze. Cześć mała, chcę zawalczyć. I'm a strong trainer with a style. Okej, zobaczymy teraz, jakie ona ma Pokémon. Spodziewałem się czegoś nietypowego, na przykład Nidoqueen. Będziesz miała Nidoqueen? Jest i Nidoqueen! Dobrze, tego się spodziewałem, tego nie widzieliśmy jeszcze. Chyba w tej grze nawet. Nie wiem, czy widzieliśmy Nidoqueen w ogóle. Ja teraz użyję oczywiście Krabhammer. Ja, wydaje mi się, że Nidoqueen jest w stanie przeżyć Krabhammer z pełni życia od Kukiego. Myliłem się. I Charmeleon awansuje na poziom 30. Super, czyli jakieś poziomy tutaj dostaję. I wydaje mi się, że ja mogę użyć 6 Rare Candy z tych swoich zapasów, żeby po prostu ewoluować go w Charizarda, bo jestem po prostu ciekaw. Także będzie ewolucja na ekranie. Teraz stwierdzam, że tak, że będzie ewolucja na ekranie. Mamy Rare Candy 18, no to proszę was. Tak mi się wydaje, że to będzie 6 Rare Candy. Bo tu wiecie, co generacje te poziomy się zmieniają. Chcę się nauczyć Spire Spin? Nie, nie, nie. Ty masz Fire Blast. Fire Blast wystarczy nam w 100%. 34. No, czyli jednak 36. Nie myliłem się, o dziwo. I mamy ewolucję. Dobrze. O. Charizard w pełni wyewoluowany. Damy mu jeszcze teraz mega kamień i będziemy mogli tutaj coś działać. Chciałbym, żeby Charizard się uczył od razu R/. Nie wiem, czy to jest taka możliwość w ogóle tutaj. Uczysz się R/? Wing Attack? Okej. Przyjmę to na siebie. Wing Attack też jest spoko. Zamiast Growl tutaj użyjemy. No oczywiście Fire Blast, mamy tutaj Dragon Pulse, Dragon Rage. Wszystko się zgadza. Okej, może być. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to R/ ja bym chciał tutaj na tym Pokémonie. Nie wiem, czy nawet możemy gdzieś dostać R/, ale teraz jeszcze oprócz tego... Gdzie są moje mega... Battle Pocket, okej, tu powinien być Keystone Charizardite Y. Aha, czyli ja go po prostu muszę mieć, nie muszę nic robić, nie muszę go używać w żaden sposób, to mnie cieszy. O nie.
No to jeszcze jedno podejście, ale już teraz prawidłowe. Trzeba było najpierw zrobić tam Ice Trainerkę, a później zrobić tych dwóch trenerów. Ale to nie jest żaden problem. Ja wystawię Ice Zombie na pierwsze miejsce w drużynie, ponieważ uważam, że ona też potrzebuje troszeczkę czasu ekranowego. W szczególności, że raczej nie będziemy brali go do drużyny naszej finalnej, tak mi się wydaje. To nie jest, Ice Zombie to nie jest ulubieniec tłumów, niestety. Albo i na szczęście, no kto wie, w każdym razie docieramy i pora stoczyć walkę z liderem, podchodzimy do niego. Ja sobie tutaj pozwolę zrobić jedną rzecz, zanim cokolwiek zrobimy. A mianowicie usunąć. Sprawić, że wróci do Pokébola. I to jest idealny thumbnail. Idealny thumbnail. Także podchodzimy tutaj do Giovanniego. Witaj. Myliłem się, to jest idealny thumbnail. To jest idealny thumbnail. Welcome to my hideout. It shall be so until I can restore Team Rocket to its former glory. But you have found me again, so be it. This time I'm not holding back. Once more then, you shall face Giovanni, the greatest trainer. Czy taki greatest, to się zaraz okaże, ale przemowa złego, taka ostatnia przemowa złego i jeszcze ta jego pozycja, to jest taki po prostu power pose, pozycja mocy, jedną rękę założoną, wściekłe spojrzenie. I cudowne. Dobrze, wysyłamy Ice Zombie, Dactrio będzie od nas szybszy, tego jestem 100% pewny, ale czy przeżyje Mega Drain? Używa Slash, okej, okay. Czyli nie ma żadnego ataku kamiennego i to był oczywiście atak krytyczny, jasne, że to był atak krytyczny, przeżywa Mega Drain, ale jeżeli Slash nie będzie teraz atakiem krytycznym, to zada mniej. Także Ice Zombie tutaj sobie radzi. Sucker Punch, to na siebie przyjmiemy, nawet całkiem dobrze. I ta muzyka. Doskonale się bawię po prostu przy tej imbusy. Następny jest Nidoking. Czy ja chcę zmienić Pokemona? Co może zawalczyć z Nidokingiem? Odpowiedź jest jedna. Cookie! Także zobaczmy, czy Cookie jest w stanie pokonać tego Nidokinga jednym atakiem. Ja mam wrażenie, że tak, ale nie wiadomo na jakim poziomie jest Nidoking, bo Nidoking to jest chyba main Giovanniego, jeżeli tutaj się nie mylę. Więc powinien być na poziomie 49. Nie wiem, jaki był poprzedni poziom, więc możliwe, że to jest main Giovanniego. Nie, chwila! Nie jest Rhydon jego mainem? Zobaczymy zaraz, to się wszystko okaże. Wydawało mi się, że Nidoking, ale ja tam fabularnie z Giovanni nie za bardzo jestem związany, bo ja po prostu uwielbiam jego. Jest... Może motywacje jego nie są jakieś wybitne, ale to jest tak dobrze zaprojektowany pod względem charakteru, pod względem wyglądu z Wall, że... Schwarz charakter, czy jak to wolicie nazywać, że... Szacuneczek. Rhydon. Okej, okay, ten Rhydon chyba będzie na poziomie 50. Mogliśmy wystawić Ice Zombie tutaj. Tak, to jest jego główny Pokémon. Jesteśmy szybsi od tego Rhydona, super. Crabhammer. Giovanni. Jak się możesz uważać za najlepszego Pokémona na świecie, jeżeli masz tylko ziemne Pokémony, które są niszczone przez Kinglera? Kingler to jest po prostu powerhouse, naprawdę. I Nidoqueen. Ja zmienię Pokémona. Dajmy się zabawić Midori. Albo Charizardowi? Nie, dajmy się zabawić Midori. Chociaż nie, ja chcę zobaczyć Mega Ewolucję. Możliwe, że przypłaci to nasz Charizard Mega Y życiem. Ale chcę zobaczyć tą Mega Ewolucję. O, on jest taki świetny. Jest Mega Evolution. X, Y, wybieramy Y oczywiście. I używam ataku Fire Blast. Tak, jest i on! Jesteśmy szybsi, Fire Blast zadaje... Oj, niedużo. Ale hej!
Przyjęliśmy to na siebie i to całkiem nieźle. Dragon Pulse nie, Dragon Pulse się nam przyda później, ale Fire Blast teraz drugi z naszej strony. Podpal może? Nie, nie do Queen używa Crunch. I jeszcze obrona nasza zbita jest. Nie, tego naprawdę nie zostajemy tutaj. Teraz widzieliśmy Mega Ewolucję, widzieliśmy, że jest w stanie walczyć jak równy z równy z Pokémonem o 13 poziomów wyższym od siebie. To jest super. Ja wystawię teraz chyba Raticate'a, spodziewając się jeszcze jednego Cruncha. I odpowiem Quick Attackiem. O, Chomper. A co się będę? Double Edge na zakończenie. Uff, idealnie, dobrze, pokonaliśmy Giovanniego. I tym oto sposobem zdobyliśmy również ostatnią odznakę regionu Kanto. That was a truly intense fight. 8000 za zwycięstwo. Nice. Hej, się zgadza. Here comes the money. Here comes the money. Yet again. Coś tam przeklikałem niestety. As a proof of your victory, here's your earth badge. I została w tym momencie dodana do naszego layoutu earth badge. Ostatnia odznaka. Jak widzicie, czyli teraz możemy się zmierzyć z ligą. A nerf badge makes all Pokémon obey you, regardless of how high their level is or who originally caught them. It is proof of your mastery as a Pokémon trainer. With it, you can challenge the Pokémon League. And this DM, a gift for a trainer who dares to take on the challenge of the Pokémon League. Okay, TM40. Wait. Pa. TM41. To znaczy, w tej grze może to jest Earthquake, ale w standardowym spisie TM-ów to na pewno nie jest Earthquake. TM41 contains Earthquake. It's a powerful attack that causes a massive tremor to deal damage to opponents. I made it a very long time ago, back when I ran this gym for far too long ago. I can't face my followers after being defeated like this. Team Rocket is, as of today, Team Rocket is finished. As for myself, I shall dedicate my life to Pokémon training again. Let us meet again someday. Farewell. Okej, czy możemy tutaj usiąść? Nie, nie możemy tutaj usiąść. Midori, co masz do powiedzenia? Still shaking uncontrollably. Świetne. Dobra, co ja miałem jeszcze powiedzieć? Okej, co jeszcze? Ojej, Midori ma dla nas prezent, zobaczcie. O, dziękuję. Beach glass, a piece of colored glass. Waves have rounded its edges. It's slightly rough to the touch. Dziękuję, słoneczko. O. Okej, podsumowując, co się wydarzyło. Mamy tutaj mapę z zaznaczonymi punktami, gdzie Team Rocket mogło się znajdować. Tutaj mamy oczywiście Giovanniego, mamy... Rock Tunnel, z tego co widzę? Nie, to nie jest Rock Tunnel. Może to jest Celadon, na pewno. Jest Saffron City. I Viridian tutaj chyba. Okej, czyli mamy tutaj zaznaczone miejsca. W każdym razie... Czy możemy zebrać te jagódki? Nie. W każdym razie zespół R został rozwiązany po tym, że pokonaliśmy po tym wydarzeniu, po pokonaniu Giovanniego po raz kolejny przez nas. I Giovanni postarał się poświęcić swoje życie. Resztę swojego życia, resztę swoich dni. Znaczy może nie dramatyzujmy aż tak. Nad treningiem Pokémon. Chce się stać lepszym liderem. I podobnież on stworzył Earthquake. To jest ciekawym dodatkiem do lore. I teraz, co ja mogę tutaj zrobić teraz? Wydaje mi się, że zobaczyć, kto się może nauczyć ataku Earthquake, który jest tutaj. Z DCTM. Charizard się może nauczyć nikt więcej. Okej. Nie wnikam. Jeżeli byśmy mieli nie Timid Charizarda, to ja bym to brał od razu. Uczyłbym go Charizard Mega X. Zmiecione. Congrats, kid! By tough, what a shock! I never thought a criminal would use a Pokémon gym as their hideout! That's it, I've decided! I'll look after the Viridian Gym from now on! Okej, tu jest część fabularna, do której nie mieliśmy dostępu wcześniej między grami i to było takie niespodziewane, że w grach pierwszej generacji Giovanni był gym liderem, a w grach drugiej generacji
został nim właśnie Blue. I don't really like to get tied down, so I've said no when they asked about it, but I'm finally ready. I'll be the gym leader from now on. Chcę z tobą zawalczyć, ale nie teraz może. Ha, I'm sure, but I think you've got a bigger challenge to face right now. So then, Paper, time for you to take the all Pokemon League. Just keep going along Route 22 to the west of here and you won't miss it. The Elite Four are tough opponents, but you don't dare lose. Okej, zdecydowanie. Dzięki, Blue. Okazuje się, że Blue przejmuje to i możemy z nim zawalczyć, ale chyba po pokonaniu Elite 4 i 4. Więc jeżeli byście chcieli mieć jakiś taki odcinek postgame'owy, z którym, nie wiem, walczymy z osobami albo coś tam jeszcze możemy robić, ja naprawdę nie wiem, co się robi w postgame'ie tutaj, to dajcie znać, to może coś się takiego delikatnego ogarnie. Dlaczego by nie? Pokémon should be all better now. Dziękuję, siostro Joy. I teraz jeszcze jedna rzecz, jaką chcę zrobić, to wyciągnąć z Pokébola Charizarda. Skoro już mamy, skoro mamy go, nie wiem, że nie będzie wyewoluowany, wymega ewoluowany, to jest racja. Ale zobaczcie, wydaje mi się, że możemy na nim latać. Uuu, to jest świetne. Jeszcze jedna sprawa, jak latamy... O, chciałem powiedzieć, że nie ma żadnego problemu, żeby przelecieć nad krawędziami, ale jednak jest najwyraźniej. I co tam, Charizard, do ciebie? O, like it can carry you without the problem. Super! Super! I tym oto momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Następnym będziemy udawać się w stronę... Victory Road, w stronę elitarnej czwórki i mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Zostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robiliście i dodatkowo naciśnijcie dzwonek, jeżeli już subskrybujecie. Oprócz tego zapraszam was we wtorek na mój kanał. Będzie nowy odcinek Eglog Versus. Oczywiście w poniedziałek będzie również nowy odcinek Dexplaya, a w niedzielę stream z Legend of Zelda Breath of the Wild, na który bardzo serdecznie zapraszam. I to by było na tyle. Wydaje mi się, że wszystko już powiedziałem, także trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć.